Także youtuberzy wszelkiej maści, nie nagrywajcie już Pokemonów. Nikogo to już nie interesuje. Telefon strasznie się robi ciężki, im dłużej się go trzyma na kiju. Ciekawa zależność kija. Telefon. Siema, tutaj Dominik. Odcinek wakacyjny. Jestem nad morzem. Ale tak mnie zdecydowanie lepiej widać. Tam jest morze. Ja się patrzę na morze, a wy się patrzycie na mnie, co nie? I dziś zastanowimy się, jakie rzeczy pokemonowe można kupić w Jastrzębiej Górze. Czyli jak będą próbowali nas oszukać na fake karty. Może znajdziemy jakieś miłe pluszaki. Czy coś takiego. Ciężko stwierdzić. Nagrywam z kija pierwszy raz w życiu. Ciekawe, czy ludzie będą się na mnie głupio patrzeć. Ciekawe, czy mnie wpuszczą w ogóle na te stragany. I tyle. Trzeba wrócić na szlak i jechać z tematem. No i tutaj już jest punkt widokowy, którego mógłbym zacząć nagrywać, ale jest pełno tutaj ludzi. Teraz już można zacząć wypatrywać. Pokemon Go Dialga za 14 zł. Pikachu Podusia i Jaskier. A tutaj mamy Pokebola. Tam w środku kuli jest Pikachu z Ashem. Albo Ash z Pikachu. To mnie chyba kupuje. Za 2 zł możecie sobie kupić Pokebola. I w środku startery plus Pikachu. Zobaczmy, co się trafi. Trafmy największą sztampę. Trafmy tego Charizarda. Tego. No. Co to jest? Dlaczego mi polecam? Jesus. To zdecydowanie nie jest Pokeball. Ale w środku jest Pikachu na kanapce. Mega brudny. Nic fajnego. Tam są czapeczki z Pikachem. Ogólnie jeśli jakiś Pokemon jest znany ludzkości, to jest to Pikachu. Więcej czapeczek. O kurczę, nerka. Ashowa nerka. Pokemon Go. Smutne, że na wszystkich rzeczach umieszczają symbol Pokemon Go. Dodają to Go. Ta gra stała się tak popularna, że zniszczyła Pokemony. Dlatego nagram odcinek o Pokemon Go. Sala gier. Tu nie ma nic Pokemonowego. Lecimy dalej. Malusie, Pikachusie. Pikachu. Wyczepisty. Jest ich tu więcej. Wczoraj jak przechodziłem tędy, zobaczyć mniej więcej na zwiat, czy Pokemony odeszły do lamusa, czy jednak jeszcze coś jest.
spotkałem chłopaków, którzy otwierali boostery fejkowe. Pozdro dla jak będzie na Manhattanie. Taki mały Pikachu babeczka. Nie widać, że to jest taki mały. Zapłaciłeś? To jest duży. A ten jest mały. Udało się zdobyć to, po co tu przybyłem. Mieli dwa booster boxy fake card, dlatego mam dwa boostery Cosmic Eclipse i dwa boostery, uwaga, sprzedawane na booster boxy Hidden Fates Hicior. Trafimy sobie, w ogóle to nie jest obrazek z Hidden Fates. Trafimy sobie tutaj Shiny Charizarda GX, a dodatkowo jest coś takiego jeszcze. Kosmikę. Eclipse, Kosmiko. Las Grandes, Pens, Trabenes, N, Undead. I to nawet bym otworzył teraz, co tam jest w środku. Także opening szybki. Co my tu mamy? Co to może być? Takie karty Pokémon. Takie karcioszki. Armaldo. Rockruff. Śliczne. Lycanroc. No, prawie nawet holo. Sandygast. Liczyłem, że tu dadzą jakieś GX-y. Cricketut. Skoro to fejki, mogli dać wszystko. Palossand. Alolan Sandshrew. Alolan Sandslash. Od razu, żeby zrobić ewolucję. Mawile. Probopass. O, są GX-y. No, Oricorio GX. Śliczny. Coś wspaniałego. Taka karcioszka. Ogólnie nie da się tego pomylić. Są tak inne w dotyku. Zobaczmy, czy się ataki zgadza. If one of your Pokemon was knocked out during your opponent's last turn, once during your turn before your attack, you may draw three cards. You can't use more than one tribute dance ability each turn. Nawet brzmi podobnie. Cosmog. Cosmoem. Cosmo. A, dwa kosmogi. Różne arty, proszę bardzo. Kosmoem. I Lunala. No, Sepas jest. Wszystko jest, wszystko się zgadza. Na GX-a trafiliśmy. Jest Trapinch. Jest Vibraval. Nie ma Flagona, za to jest Silio. I Wailing. Także co nam się udało wydropić? Oricorio GX. Te karty w ogóle są za małe. Takie mam wrażenie. Ale jest. Oricorio GX. Takie pudełko w ogóle kosztuje 6 zł. I zawiera nie wiem ile kart w środku. Sunnymoon Unified Minds. Z przodu Eclipse Cosmico. Spodziewałem się, że te karty będą po hiszpańsku. Nie są. Boosterki były po 3 złote. Ale boosterki otworzymy sobie, myślę, już jak wrócę do siebie. Od
końcu takie fejkowe boostery też zasługują na rozłożenie całego sprzętu do nagrywania i nagranie profesjonalnego openingu boosterów fake card Pokémon. Detektyw Pikachu. Made in China. Jeśli liczycie, że traficie tutaj na jakiekolwiek gadżety z innym Pokémonem niż Pikachu, to się przeliczycie. Pokémon Go koszulka. Więcej Eeveelucji, Glaceon, Pikachu na Great Ballu, proszę bardzo. Wszystko jest, jednak są inne Pokémony. Nawet nie wiem, co to jest, do czego to służy. Ale jest Pikachu. Pokémon Go, prawie Lego. Jest zespół R. Aż różne wersje. Oś. Więcej tych Pikachu, tylko mniejsze i trochę tańsze. Ja nie jestem przekonany, czy taki kolor powinien mieć Master Ball, ale taki ma. Czy można sobie kupić Pokebola jakiegoś, w środku nie ma nic. Puste są. Właśnie zaczęło padać, także Poke Parasolka z najlepszym pomysłem na to. Są różne wzory. Pokémony, jak widać, bardzo dobrze nadają się na parasolki. Także schowany pod Poke Parasolką kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Takie zabawki można sobie kupić nad morzem. Jeśli lubicie Pokémony, jeśli lubicie, to ich nie kupujcie. Ja kupiłem. Jak to on musiał? Chłop!